Dzień dobry, witajcie. Pijemy właśnie przepyszną wietnamską kawę w samym centrum Hanoi. I właśnie od tego miejsca będziemy zwiedzać to miasto. Zapraszam. Sercem miasta jest małe jeziorko, na którym znajduje się wieża żółwi, która związana jest z legendą o powstaniu państwa wietnamskiego. Otóż wieki temu pewien generał przyszedł nad brzeg tego jeziora i otrzymał magiczny miecz od złotego boskiego żółwia i dzięki temu mieczowi wypędził Chińczyków z kraju. Potem mianował się cesarzem i kiedy ponownie znajdował się nad tym jeziorem, żeglował nad tym jeziorem, ten żółw pojawił się ponownie i odzyskał miecz. Do upamiętnienia tego wydarzenia właśnie została wybudowana ta wieża, ale już w XIX wieku. Natomiast stanowi od tego momentu charakterystyczny punkt na mapie miasta. Drugim charakterystycznym miejscem na jeziorze jest czerwony drewniany most, na którym właśnie się znajdujemy. Most nazwany jest mostem promienia słonecznego i prowadzi on na malusią wysepkę na środku jeziora, na której znajduje się jadeitowa świątynia. Zarówno na moście, jak i w świątyni panuje niesamowity ruch, gwar i ścisk. Świątynia, do której właśnie zmierzamy, została wybudowana w 1800 roku i została poświęcona duchom gleby, lekarstw i literatury. Na terenie świątyni, w tylnym pokoju, został zachowany ogromny żółw, który żył kiedyś w tym jeziorze. Przed wejściem do świątyni znajdują się takie drzewka z małymi pomarańczkami. Są to drzewka świąteczne w Wietnamie. I jeszcze jest taka zasada, że nie je się owoców z tego drzewka, bo to przynosi pecha na cały nowy rok. W świątyni składane są różne dary, w tym pieniężne. Część takich darów pali się w specjalnym piecu. Proszę bardzo, setki dolarów do pieca. A po co to tak niszczyć pieniądze? Oczywiście palone pieniądze to fałszywki, które mają w ten sposób trafić do przodków w zaświatach. Miasto jest bardzo ruchliwe i rzadko trafia się na spokojniejszą ulicę. Od zgiełku odpocząć można w jednej z licznych kawiarni. Będziemy próbować właśnie świeżo mielonej kawy Kopi Luwa. Jest to najdroższa kawa świata, której cena sięga nawet 1000 euro za kilogram. Przez to, że jest uzyskiwana w bardzo osobliwy sposób, czyli z odchodów zwierzęcia, które żywi się ziarnami kawowca. Zwierzę to nazywa się cywetą lub bardziej popularnie po prostu luwakiem, stąd nazwa. Zwierzę zjada owoce, następnie jego enzymy trawienne trawią tylko łupinę i nie trawią ziaren. Natomiast pozbywają ziaren gorzkiego smaku i zostaje tylko delikatny, łagodny aromat kawowy. Wydalane są same ziarna, które są oczyszczane oczywiście. A tak wygląda nieoczyszczone ziarno jeszcze z kupą. I następnie obrabiane w normalny sposób, tak jak kawa. Mamy zaparzoną kawę, gotowa, pachnąca, bardzo aromatyczna. Pijemy czarną, żeby oczywiście spróbować smak czystej kawy. Pachnie bardzo delikatnie i tak wręcz troszkę nawet czekoladowo. Bardzo ciekawa. Naprawdę niezwykły smak, bardzo inny niż dotychczasowe kawy, które próbowałam. Mocna. W smaku nie czuć tej czekolady, którą czuć w zapachu. Rzeczywiście jest pozbawiona tej takiej mocnej goryczy i w ogóle nie jest kwaśna. Naprawdę bardzo dobra kawa. Pycha. Przez to, że rocznie tej kawy pozyskuje się na świecie tylko od 300 do 400 kg,
cena jej skupu oraz cena w sprzedaży jest bardzo wysoka. No i cena skupu powoduje to, że mieszkańcy Filipin, Indonezji i Wietnamu chętnie hodują te zwierzęta, które przetwarzają tą kawę. W związku z tym narodziło się wiele kontrowersji, ponieważ były one przetrzymywane w warunkach bardzo nieetycznych. Na szczęście my trafiliśmy do miejsca, które szczyci się tym, że kawa u nich pozyskiwana jest tylko od zwierząt biegających wolno. Słowem podsumowania powiem, że kawa naprawdę bardzo dobra, wyborna i nawet jeśli nie jesteście miłośnikami kawy jak Mariusz, to polecam spróbować. Naprawdę warto. Kolejny charakterystyczny punkt w stolicy Wietnamu to Katedra Świętego Józefa, którą widzicie za mną. Przez swoją charakterystyczną budowę katedra od frontu wygląda jakby była pochylona lekko do tyłu. Chyba najbardziej rozpoznawalnym zabytkiem w całym Hanoi jest świątynia literatury, która została wybudowana na cześć chińskiego filozofa Konfucjusza. Cała jej konstrukcja jest odwzorowaniem świątyni Konfucjusza z chińskiego miasta Kufu. Jest w niej kilka ciekawych obiektów i rzeczy, które chcielibyśmy Wam pokazać. Świątynia pełniła kiedyś rolę uniwersytetu i kształciła cesarskich urzędników. Podobizna jednej z wewnętrznych bram, nazywanej gwiazdozbiorem literatury, znajduje się na banknocie 100 tysięcy dongów. Cała świątynia podzielona jest na cztery dziedzińce, jesteśmy na jednym z nich. I tu znajdują się najcenniejsze zabytki, które są na terenie świątyni, czyli takie kamienne tablice umieszczone na wielkich żółwiach. Z oryginalnych 112 tablic zachowały się 82 i każda z nich zawiera dane uczniów, którzy ukończyli ostateczne egzaminy w tej szkole. Na kolejnym dziedzińcu znajduje się coś naprawdę ciekawego, mianowicie szachownica. Ogromna szachownica, tu widzicie już troszeczkę zdarte linie wyznaczające pola i w tym miejscu rozgrywane są ludzkie szachy podczas festiwalu TET, czyli festiwalu z okazji Nowego Roku. Przed świątynią znaleźć można certyfikowanych kaligrafów, którzy wypisują tradycyjne karty z życzeniami. Jeszcze jednym z symboli miasta jest pagoda na jednym filarze, mająca z założenia przypominać kwiat lotosu, podobnie jak nieco inny budynek, czyli mauzoleum Ho Chi Minha. Ho Chi Minh był to przywódca Wietnamu w czasach wojny z Francją i z Ameryką i jest tu bardzo czczony w Wietnamie. Jak widać, wybudowali wielkie mauzoleum na jego cześć. Są muzea Ho Chi Minha, nazwali drogę, główną drogę prowadzącą z południa na północ, nazwali jego nazwiskiem. No i oczywiście nazwali miasto Saigon, teraz nazywa się właśnie Ho Chi Minh i na każdym banknocie praktycznie można znaleźć postać Ho Chi Minha. Nasz ostatni dzień pobytu w Wietnamie troszkę się rozpadało, więc dziś będziemy chodzić uliczkami starej części Hanoi. Znajdujemy się w najstarszym budynku w starej dzielnicy. Jest to świątynia Białego Konia. Legenda głosi, że jakieś 1000 lat temu pojawił się biały koń i doradził władzom miasta, gdzie ma być wybudowana fortyfikacja, by ochronić miasto przed ewentualnym zagrożeniem. Miasto przetrwało i mieszkańcy dziękczynieje wybudowali właśnie świątynię i duch białego konia został strażnikiem miasta. Teraz wchodzimy do hali targowej. Wyobrażacie wietnamski targ? To tak wygląda właśnie wietnamski targ.
wieczorem idziemy do Teatru Kukiełkowego. Za mną widzicie wystawione kukiełki, żeby można było zobaczyć z bliska, jak one wyglądają. Są wykonane z drewna i mają ruchome elementy. Przedstawienia kukiełkowe mają w Wietnamie wielowiekową tradycję i zebrane są w kanon kilkuset scen odzwierciedlających ważne wątki od mitologii do życia codziennego. Przedstawienia odbywają się na wodnej scenie, towarzyszy im muzyka na żywo i efekty w postaci świateł, ognia i dymu. A tu mamy małą kukiełkę i z tyłu mamy sznureczek, dzięki któremu możemy poruszać rękami. Zepsuło? Trudniejsze niż się wydaje. Już zepsute, no ładnie. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do subskrypcji naszego kanału, bo przed nami jeszcze wiele wspaniałych miejsc,